Zbliżamy się do krawędzi lasu z tej wielkiej polany, w dole chata, a nad nią góruje wieża widokowa na szczycie Gorc, a nasza piękna wędrówka trawiastą ścieżką za chwilę zamieni się w śnieżny stok. Ważna wskazówka, w Napolanie doszedł do nas szlak czerwony. Kurde, trochę ostre podejście. Tu nie mam oczywiście na myśli nachylenia terenu, tylko jest dosyć oblodzone. A ja mam tylko buty zimowe, więc muszę iść trochę bokiem. No, niezła się zgawica. Na dole jeszcze cały spód jest zamarznięty, całej ścieżki. Na stromym podejściu pamiątka, dosyć świeża. Na pewno nie sarna, tylko albo jeleń, albo łoś, bo za duże na sarnę po prostu. No i jesteśmy praktycznie na miejscu. Drewniana wieża na szczycie Gorc. Cel osiągnięty, Gorc zdobyty. Dobra, to wbijam na wieżę. Mega chill out na tym wyjeździe i na tych szlakach. Na Koziarzu minąłem parę osób, potem kilka dni przerwy, relaksu, dzisiaj znowu szlak turystyczny. No super odpoczynek, cisza i spokój, gdzieś tylko same ptaszki wyfruwające spod liści. No nie ma jak nawet opowiedzieć tego słowami. Tego co tutaj się dzieje, co tutaj się wyrabia. Opowiadam troszeczkę teraz, co tutaj się wyrabia. A mianowicie tutaj mamy grzbiet turbacza, czyli całe pasmo. Główna grań Gorców wjedzie tam dalej. Mniej więcej z tego punktu przesuwa się, łączy się z granią Gorca, czyli z tą granią, na której teraz jesteśmy. O, grań Gorca. Tu jest punkt mniej więcej stykowy. I następnie jest przejście na czoło turbacza i na jego wierzchołek. Tam daleko, daleko widoczna chęchen jest polanka. O, w tym miejscu. A teraz wisienka na torcie, a więc grań Tatr. Oczywiście od lewej aż do tego miejsca. To oczywiście Tatry tylko i wyłącznie słowackie, z kolei dalej, daleko widać mięgosłowieckie szczyty, to już są Tatry polskie, aż do grani Rochaczy, mniej więcej w tym miejscu i od grani Rochaczy znowu są Tatry słowackie. Co ważne, pierwsza warstwa gór to jest perspektywa i te góry są bliżej nas, to są Tatry bielskie, z kolei wystające nad nimi najwyższe wierzchołki to już są Tatry wysokie słowackie, z Łomnicą, Durnymi szczytami, z Lodowym szczytem.
Teraz widok północno-zachodni w kierunku miejscowości Lubomierz, czyli o w tym miejscowość Lubomierz w tym miejscu, a dalej Mszana Dolna. Z kolei tu jest ta polanka, o której wspominałem podczas nagrywania, jakieś pewnie kilka minut wcześniej na filmie. Ostatni widok będzie na część południowo-wschodnią, gdzie widzimy trzy pasma górskie, Gorce, Lubań z wieżą widokową, Beskid Sądecki oraz daleko Pieniny. Warto wspomnieć, że z tego miejsca, a więc z wieży widokowej na Gorcu, widać na pewno albo i więcej sześć szczytów zaliczanych do korony gór Polski. Po pierwsze Turbacz, po drugie Babia Góra, po trzecie Mogielica, po czwarte Radziejowa, po piąte Wysoka, po szóste Rysy. Zastanawiam się, czy widać jeszcze Lackową, chociaż wątpię, ponieważ zasłania ją pewnie masyw i pasmo Radziejowej, oraz czy widać Lubomir. Być może Lubomir też widać, ale to musiałbym się lepiej zastanowić nad tym. Czyli krótko mówiąc, jest to bardzo fajny punkt widokowy. Zachęcam do odwiedzania tego miejsca, zachęcam do zbierania pieczątek oraz do uzyskania odznaki czterech wież. Dobra, spadłem już z wieży widokowej, ponieważ jest już troszeczkę na niej zimno. Nie wziąłem kurtki, plecak zostawiłem razem z kikami zresztą na dole, bo uważałem, że nie ma potrzeby ich wnosić. Trochę też zaczęło wiać, ale na Tatry się pięknie osłoniły, więc super. Jeszcze raz rzucę okiem na Tatry. No wspaniale. Pozostawiam już za mną wieżę na szczycie Gorc. Trochę dużo śniegu, buty mi się delikatnie ślizgają. Kolejny cel, za jakieś 20 minut będę na widokowych halach. Wychodzimy z Gorczeńskiego Parku Narodowego. Szlak niebieski ma tu swój koniec. Dalej podążamy szlakiem zielonym do Polany Gabrowskiej. Jeżeli ktoś chciałby już skończyć swoją wędrówkę i zejść do ochotnicy, nie ma sprawy. Jest szlak również zielony. Czas zejścia 2 godziny. Całkowicie biała ta gorczeńska kraina. No coś niebywałego. 5 maja. Nie no, coś niesamowitego. No ten widok na Tatry jest tak eksponowany. No niesamowite. Wydaje się, jakby te Tatry były już praktycznie przy mnie. A mam do nich spokojnie pewnie z 20 parę 30 km. Tutaj jeszcze pokażę, w tamtym miejscu znajduje się Przełęcz Knurowska, a tam hen widoczne płaty śniegu to jeszcze pozostałości po stoku narciarskim, oczywiście pozostałości po sezonie zimowym narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Zszedłem na chwilę ze szlaku, żeby odwiedzić grób plutonowego Władysława Pisarskiego, pseudonim Piwonia, który spoczywa w tym miejscu. Zmarł w 1944 roku. Oczywiście żołnierz AK, czasy II wojny światowej. Rozejście szlaków. Zielony idzie dalej w stronę Turbacza, a ja wybieram szlak żółty w kierunku Gorczańskiej Chaty. Teoretycznie jedna godzina do Gorczańskiej Chaty. No i jest polanka wreszcie z krokusami. Są to pierwsze krokusy widziane przeze mnie w tym roku. Pszczółki pracują. Kolejny piękny gorczański widok z widoczną wieżą na Magórkach. Szałas z tyłu Tatry.
i dalsza część polem. Jestem nadal na polanie Przechybka. Szlak żółty leci w tę stronę. Z kolei ja idę poza szlakiem w prawą stronę. Dochodzę do drogi dojazdowej, do jakiegoś domostwa wysoko połowonego, a następnie kieruję się również drogą utwardzoną lub asfaltową do tej wielkiej rundy szlaku zielonego, którym przejdę koło miejsca katastrofy samolotu w czasie II wojny światowej, a potem na wieżę widokową na Magórkach.